Cześć, zaczynamy kalendarz adwentowy. Będziemy mówić codziennie rano o nowych tematach, przechodząc przez Stary Testament od początku do końca, zauważając piękno Jezusa. Dzisiaj mówimy o stworzeniu. Zapraszam Cię, Ernie, do modlitwy. Tak. Drogi nasz Panie, dziękujemy Ci za to, że dajesz teraz taką możliwość, żeby się modlić, za to, że możemy teraz omówić ważne sprawy, to, co w ogóle stworzyłeś, Twoje dzieła, jakże wielkim jesteś Bogiem dla nas. Prosimy Cię o Twoje prowadzenie. Proszę, otwieraj nam oczy, usta, daj nam myśli, żebyśmy my mogli przekazać jak najwięcej o Tobie i na Twoją chwałę. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. 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 No to tak jak już dzisiaj było powiedziane, będziemy dzisiaj mówić o stworzeniu, które jest zapisane w Biblii w rozdziale pierwszym i drugim. Dla nas ogólnie jest to bardzo wspaniała sprawa, bo oczywiście to wszystko, co Bóg zrobił, jest tof meod, jak to by powiedzieli Hebrajczycy, czyli bardzo dobre. Bóg stwarzał świat w takiej sekwencji, zresztą bardzo przemyślanej, która jest naprawdę według mnie perfekcyjna i no niesamowita. Jest, nie tylko według ciebie. Sam Bóg powiedział, że to wszystko co uczynił, było dobre. I on to powiedział po każdym dniu, kiedy coś stworzył swoim słowem, mówił, że to było dobre. No. Powiedział za wszystkich. Za wszystkich powiedział, że było bardzo dobre. No. Tak. I kolejne etapy stworzenia były naprawdę fajnie przemyślane, bo zachował liczbę parzystą, czyli 6 do stwarzania, a już liczbę tą o wiele ładniejszą, według mnie smuklejszą, numer 7, już do odpoczynku. Ale jak stwarzał, to właśnie stwarzał to w ten sposób, że pierwszego dnia stworzył światłość i ciemność i oddzielił to wszystko, a korespondując dzień do tego jest dniem czwartym, gdzie stworzył gwiazdy, słońce i księżyc. Potem stworzył w drugim dniu, oddzielił wody i sklepienia, a w dniu piątym stworzył ptactwo i ryby. Także ten schemat jest naprawdę fajny, bo w trzecim dniu już stworzył suchy ląd i trawę, drzewa, ogólnie roślinność. I przeskoczył do szóstego dnia, nie przeskoczył, tylko w szóstym dniu już, stworzył właśnie zwierzęta lądowe i człowieka, a zwieńczeniem tego był właśnie piękny dzień siódmy, szabatu, który był odpoczynkiem. I Ernie, możesz przeczytać ten werset? Księgi Rodzaju, werset 31, rozdział pierwszy. I spojrzał Bóg na wszystko, co uczynił, a było to bardzo dobre. I nastał wieczór, i nastał poranek, dzień szósty. I dalej czytamy, tak zostało ukończone niebo i ziemia oraz cały ich zastęp. I ukończył Bóg we siódmym dniu dzieło swoje, które uczynił i odpoczął dnia siódmego od wszelkiego dzieła, które uczynił. No. Tutaj w tym fragmencie jest powiedziane, i spojrzał Bóg na to, co uczynił, i było to piękne. Bóg stworzył to, On się tym zachwycił i dał to nam, ludziom, abyśmy i my się tym zachwycali. I chłopaki, mówiliście, że mieliście okazję doświadczyć takiego pięknego zachwytu. Opowiadajcie. Nie. Lepiej zaczynasz, ja mam zacząć. Może ty zacznij. No, to ogólnie nie jesteśmy adwentystami z urodzenia. Jesteśmy nabytymi adwentystami przez Boga funkielnówki, prawie że nieśmigane. Już z rocznym zestawem doświadczeń, ale przed tym jeszcze jak się ochrzciliśmy, zanim się ochrzciliśmy, to Bóg nam dawał po kolei takie wspaniałe prezenty, rzeczy i jednym z tych dni był ten szabat, bo jeden z naszych pierwszych wspólnie spędzonych szabatów, jeszcze wtedy nie mieliśmy ogarniętego miejsca do tego i takich rzeczy, więc spędzaliśmy go w samochodzie nad Wisłą w Grudziądzu, na parkingu po prostu nad Wisłą, gdzie było widoczne zachód słońca i drugi brzeg Wisły. No i rozmawialiśmy tak od wieczora, tam z 18, coś koło tego. No tak jak szabat się chyba mniej więcej rozpoczynał.
I sobie tak gadaliśmy aż do 7 rano, czy tam do 6, i stwierdziliśmy, że się przejedziemy. W ogóle nie spaliśmy, tak długo gadaliśmy o Bogu. I to było naprawdę fajne, jedno z pierwszych Wow. takich doświadczeń. I sobie jechaliśmy przez most w Grudziądzu, który jest jednym z dłuższych mostów na Wiśle, bo tam Wisła jest szeroka, chyba ma z 2 kilosy. No ale dobra, to nieistotne. I właśnie to był totalnie piękny wschód słońca. Totalnie niesamowity, bo był, przechodził właśnie z niebieskiego chyba do już niebieskiego nieba do fioletu, takie po prostu piękne i odbijający się jeszcze w tafli wody Wisły, i to wyglądało jak taki gradient, który w środku jest właśnie pięknie wykończony tym kolorem słonecznym. A jak pan to pamięta, panie Ernecie? Ja to pamiętam z tej strony bardziej, że w tamtym czasie nasi rodzice, w ogóle nasze rodziny są przeciwko adwentystom, ale my wierzyliśmy Panu Bogu i wybraliśmy tą drogę, żeby iść za Nim. I w tamtym momencie akurat nie mieliśmy takich dobrych relacji z nimi, ale też szukaliśmy miejsca, żeby spędzić, święcić szabat. I dzięki temu, przez to musieliśmy w samochodzie i tam w różnych miejscach chodzić, ale dzięki temu, że dopiero zaczynaliśmy, mimo że dopiero zaczynaliśmy, to Pan Bóg nam tak błogosławił, że widzieliśmy takie wspaniałe zachody, wschody. I tamten wieczór pamiętam, że nawet do 3:00 i 4:00 siedzieliśmy i rozważaliśmy nad tym, jaki Bóg jest dobry dla nas i ile wspaniałych rzeczy zrobił. To, co napisał, zostawił dla nas w Biblii, w Piśmie Świętym. Amen. Chwała Bogu. To jest niesamowite. Też na swoim doświadczeniu pamiętam tyle niesamowitych wschodów słońca, zachodów. No, za każdym razem to jest po prostu, Panie Boże, piękne. Jak wy doświadczacie piękna stworzenia w waszym życiu? Czy też zachwycacie się każdym wschodem, zachodem? Czy raczej zwracacie uwagę na takie malutkie źdźbła trawy, które każdy rośnie. Każdy rośnie swoim życiem i tam jest życie. Tam jest życie, które Bóg dał. Pozastanawiacie się sami lub w kręgach jakichś. Porozmyślajcie nad tym i cieszmy się tym. To jest naprawdę coś wspaniałego. Tak. Wszyscy, jest. Którzy patrzą, oglądają, słuchają, mogą sobie zrobić takie ćwiczenie, tak to można nazwać. Taką chwilę refleksji. A na koniec pomodlimy się. Nasz kochany Panie Boże, chcemy Ci z całych naszych serc podziękować za Twoje stworzenie, za to, że stworzyłeś nas, stworzyłeś ten świat i że my jesteśmy na tym świecie i możemy podziwiać na każdym kroku piękno tego wszystkiego, co nam dałeś. Prosimy Cię teraz o dobry dzień, o to, abyś nas strzegł i żebyś był z nami cały czas. Amen. 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 Z grace. How sweet. Tak, do zobaczenia jutro. Trzymajcie się. Dobra, cześć. Miłego dnia wszystkim. Cześć wam. Z Panem Bogiem.